Wyjątkowa roślinność, jaskinie i malownicza dolina rzeki Warty. Oto Załęczański Park Krajobrazowy. Park ten nazwę swoją bierze od miejscowości Załęcze Wielkie, położonej w środkowym odcinku tzw. Wielkiego Łuku Warty. Park został utworzony w 1978 roku jako jeden z pierwszych parków krajobrazowych w Polsce. Położony jest w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego, a swoim obszarem obejmuje tereny dwóch województw – łódzkiego i śląskiego. Załęczański Park Krajobrazowy chroni najdalej w kraju na północ wysunięte fragmenty Jury krakowsko-częstochowsko-wieluńskiej, zwanej również Jurą Polską. Krajobraz tego parku to głównie łańcuchy polodowcowych wzgórz porośnięte lasem. Pomiędzy nimi znacznie starsze wzgórza ostańcowe, wapienne. A przez to wszystko przepięknym, niemal naturalnym korytem przełamuje się rzeka Warta. Rzeka Warta to rzeczywiście osobliwość tego terenu. Praktycznie mało gdzie można znaleźć tak dużą rzekę, która tak długi odcinek pokonuje prawie całkowicie naturalnym korytem. No i to jest jedna z tych wielkich wartości Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Poza tym coś, co tak szczególnie wyróżnia teren Załęczańskiego Parku, to jest ten świat przyrody związanej z wapiennym podłożem. Jest to po prostu Jura Polska. W opowieści o tym parku przydatnych będzie kilka pojęć. Jura, okres jurajski. To okres ery mezozoicznej, trwający od 208 milionów lat do 145 milionów lat przed naszą erą. Nazwa pochodzi od gór Jura, na pograniczu Francji i Szwajcarii. Kras, krasowienie. To proces rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i opadowe. Roślinność kserotermiczna. To roślinność występująca zwykle w miejscach silnie nasłonecznionych z niewielką dostępnością wody. Ostaniec. To wzniesienie skalne, jest to pozostałość po procesie erozji. Wietrzenie lub erozja skał. To rozpad mechaniczny i rozkład chemiczny skał wskutek działania energii słonecznej, powietrza, wody i organizmów. Starorzecze to koryto, którym kiedyś płynęła rzeka. Naszą dalszą wędrówkę po parku zaczynamy od starorzecza rzeki Warty. Oto jedno z nielicznych starorzeczy w Parku Załęczańskim, położone na skraju lasu, w miejscu rzadko odwiedzanym przez ludzi. Dlatego miejsce to upodobała sobie para łabędzi, zakładając tu piękne gniazdo. Zagłębiając się bardziej w parkowy teren, odkrywamy górę nazwaną Górą Świętej Genowefy. To jest właśnie ostaniec, wzniesienie, którego powstanie było efektem m.in. procesu wietrzenia skał. Tu znajdujemy stanowiska roślinności kserotermicznej i wapieniolubnej. Szczyt wapiennej góry porasta czosnek skalny. Roślina rzadko spotykana w naturze oraz silnie trujący ciemiężyk białokwiatowy. Z kolei w jednym z pięciu rezerwatów Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, w rezerwacie Węże na górze Zelce, w skalnych szczelinach spotkamy rojniki. To rośliny podlegające ścisłej ochronie. Przy spotkanych tu jaskiniach dostrzec można charakterystyczne dla wapiennego podłoża gatunki paproci. Ten świat jurajskiej przyrody, on głównie koncentruje się właśnie na szczytach tych wapiennych ostańców. Mamy tutaj stanowiska roślin związanych z tego typu podłożem, które praktycznie rosną tutaj na swoich stanowiskach takich wyspowych, wysuniętych daleko poza zasięg zwartego występowania. Także nigdzie dalej na północ w kraju takich roślin nie spotkamy. Chodzi tutaj na przykład o relikty muraw naskalnych czy szczelinowy zespół wapieniolubnych paproci. Poza tym takimi cennymi elementami są również murawy kserotermiczne, zbudowane z bardzo wielu gatunków roślin, które do życia muszą mieć środowisko suche i ciepłe, i ciepłe, także odpowiada im to węglanowe podłoże. Osobliwością parku są również
jeżeli chodzi o tą botaniczną osobliwość. Są również rośliny tak zwane suchorosty, czyli takie, które po prostu najlepiej czują się w ubogim, suchym środowisku. No, ta część przyrody powoli w parku zanika, ale tak naprawdę to właśnie z tego typu roślinności park był też, no, można powiedzieć, ceniony przez botaników. Jaskinie spotykane w rezerwacie węże nie są ogólnodostępne. Z jednej strony chodzi o ochronę występujących wewnątrz naturalnych unikatów, z drugiej o bezpieczeństwo. Wstęp do jaskiń mają jedynie osoby upoważnione i odpowiednio przygotowane. Efekt takich wypraw widać później w katalogach, które są zbiorem zdjęć z wnętrza jaskiń. Niestety przy wejściu do jaskiń czy wokół nich widać też przykłady dewastacji i zaśmiecania. Rezerwat Węże jest jednym z trzech w Załęczańskim Parku Krajobrazowym. Pozostałe dwa to Dąbrowa w Niżankowicach i Bukowa Góra. Kolejne dwa znajdują się w Otulinie, czyli strefie ochronnej Parku Krajobrazowego. Te rezerwaty to Szachownica i Stawiska. Rezerwat przyrody to jedna z 10 form ochrony przyrody w Polsce. Wymieńmy wszystkie. Parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne oraz ochrona gatunkowa zwierząt, roślin i grzybów. W tym odcinku poznaliśmy rezerwat. A czym jest rezerwat? Jest to chroniony przepisami prawnymi i wyłączony z użytkowania obszar przeznaczony na cele ochrony przyrody oraz prowadzenia badań naukowych. Dostęp do niego osób postronnych jest mniej lub bardziej ograniczony. Dlatego ważne jest, by planując wycieczkę sprawdzić, czy do rezerwatu można wejść i czy prowadzą do niego oznaczone szlaki turystyczne. Często w zwiedzaniu rezerwatu pomagają przewodnicy i przyrodnicy. Wróćmy do naszej wycieczki przez Park Załęczański. Jeżeli chodzi o świat żywej przyrody, a głównie takiej, może, która ucieka, to takim elementem, który na pewno wyróżnia Załęczański Park Krajobrazowy, to są nietoperze. To obecność jurajskich jaskiń powoduje, że mają tutaj doskonałe warunki do tego, żeby przetrwać zimę. Głównie to z tej części aktywności nietoperzy właśnie słynie Załęczański Park Krajobrazowy. Można powiedzieć, że w tym terenie znajduje się obiekt, który w skali kraju zajmuje drugie, trzecie, no, jest w czołówce miejsc pod względem liczebności nietoperzy, które spędzają zimę. No jeszcze inną taką grupą, na pewno, której nie należy pominąć, no to są takie drobne zwierzęta, owady, które tutaj znajdują też bardzo dobre warunki, no szczególnie z tego względu, że kwitnie tutaj mnóstwo roślin, właśnie te otwarte przestrzenie, murawy kserotermiczne, zwłaszcza motyle. To jest po prostu taki teren, gdzie też ta grupa zwierząt czuje się doskonale. Wyjątkowym miejscem dla żywej przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego jest Żabi Staw. To zbiornik wodny powstający wyłącznie na skutek spływania wód deszczowych. Leżące na wyżynie zagłębienie ma nieprzepuszczalne podłoże i nie ma odpływu, dlatego spływająca tu woda stworzyła znakomite środowisko dla rozwoju świata zwierzęcego i roślinnego. Wiosną, w okresie godowym, słychać tu niezwykły koncert żab i skrytych przed ludzkim okiem kumaków nizinnych. Warto dodać jeszcze, że Żabi Staw znajduje się około 20 metrów wyżej niż płynąca opodal rzeka Warta.
Innym niezwykłym miejscem Załęczańskiego Parku Krajobrazowego jest źródło Świętego Floriana. Bijąca z podziemi woda tworzy malownicze dno niewielkiego jeziorka. Stąd wypływa strumyk źródlanej wody. Źródła są zresztą charakterystyczne dla jurajskiej natury. Opodal Lisowic niewielkie źródełka biją na brzegu rzeki, dostarczając wodę bezpośrednio do warty. Malownicze zakamarki Załęczańskiego Parku Krajobrazowego ściągają nie tylko turystów. Ośrodek harcerski Nadwarciański Gród to ulubiona baza m.in. dla artystów. Jednak przede wszystkim Nadwarciański Gród to ośrodek dla zielonych szkół, gdzie prowadzone są praktyczne lekcje przyrodnicze. Tutaj jest realizowany program edukacji ekologicznej Warto żyć nad Wartą. Od 30 lat prowadzona jest tutaj szeroka edukacja na rzecz dzieci i młodzieży w oparciu o walory kulturowe, przyrodnicze, krajoznawcze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Tutaj dzieci mogą poznać przede wszystkim edukację ekologiczną z zakresu ochrony powietrza, gleby, ziemi, przyrody. Stworzone są warunki do realizacji zajęć i warsztatów ekologicznych. Są świetnie opracowane ścieżki dydaktyczne, pracownie dydaktyczne, które są wyposażone w profesjonalny sprzęt dydaktyczny. Przyjeżdżając, nauczyciel ma gotowy program oraz dostaje do swojej dyspozycji pomoce dydaktyczne. Salę przyrodniczą, laboratorium oraz przyrządy do badania jakości rzeki Warty, do badania jakości wody w różnych miejscach, do poznawania ekosystemu oraz wszystkiego tego, co nas otacza. Zapraszamy dzieci, młodzież ze szkół województwa łódzkiego z całej Polski. Do zwiedzania parku zachęcają liczne szlaki turystyczne, piesze, rowerowe, konne i kajakarskie. Poza przyrodą warto zwiedzić miejsca i obiekty stworzone przez człowieka, na przykład kamieniołomy albo wyjątkowe drewniane kościoły w Łaszewie i Grębieniu. W tej części Polski poznacie szereg innych ciekawych miejsc, o których przeczytacie w przewodnikach, szykując wycieczkę do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.